To jest wieczorne wydanie Panoramy. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Bądź bliżej to hasło akcji zainaugurowanej dziś na Długim Targu. Pół tysiąca funkcjonariuszy prewencji wzięło udział w policyjnych mistrzostwach w Słupsku. Słupsk przez kilka ostatnich dni był najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Z powodu policyjnych mistrzostw do miasta zjechało pół tysiąca funkcjonariuszy prewencji z całego kraju. Aby wyłonić najlepszego, Szkoła Policji w Słupsku stworzyła prawdziwy poligon doświadczalny. Słupska Szkoła Policji między innymi przez takie ćwiczenia od wielu lat szkoli funkcjonariuszy, którzy później zasilają szeregi elitarnych sił policyjnych. Ale na tym się nie kończy. Po kilku latach ich czynnej służby przyszedł czas na sprawdzenie ich umiejętności praktycznych. Te założenia, które przygotowaliśmy podczas trzydniowych zmagań, bardzo ściśle nawiązują do tego, w czym codziennie uczestniczą policjanci prewencji. Było to bardzo mocne i bardzo dla nich obciążające zadanie. W turnieju udział wzięło 400 funkcjonariuszy z całej Polski. Każdy z nich musiał się wykazać nie tylko opanowaniem podczas strzelania z broni palnej, ale i niezwykłą sprawnością fizyczną, zwłaszcza w trakcie biegu krosowego, gdzie oprócz przeprawy przez rzekę policjanci musieli ugasić pożar i udzielić pomocy poszkodowanym. Wiadomo, no turniej nie należy do łatwych, kosztował nas dużo energii, dużo wysiłku, no ale no, jak widać daliśmy radę, chłopaki podołali, wszystko fajnie, jesteśmy zwycięzcami. Często się spotykamy na wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach, na meczach, na zabezpieczeniu zgromadzeń. Bardzo dużo pododdziałów przyjeżdża do Warszawy, gdzie jak wszyscy wiedzą jest najwięcej tych zgromadzeń, a taka integracja pomaga. Policyjne mistrzostwa odbyły się w Słupsku po raz drugi. Oprócz charakteru szkoleniowego jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i integracji zarówno samych policjantów, jak i dowódców, którzy mają okazję wypracować nowe techniki działań. Do tej pory policjanci spotykali się jedynie podczas zabezpieczenia dużych imprez sportowych i z reguły były to tylko reprezentacje poszczególnych sąsiadujących ze sobą województw. Natomiast tutaj mamy przekrój oddziałów prewencji z całej Polski. Policjanci musieli się zmierzyć z różnymi scenariuszami. Od planowania taktyki, zabezpieczania terenu przestępstw i udzielania pierwszej pomocy, po strzelanie i walkę wręcz. Najlepsi w konkurencjach okazali się policjanci prewencji z Warszawy.